W drugiej połowie 2020 roku w Wąchocku zakończono montaż i uruchomiona została nowa, druga wytwórnia masy bitumicznej firmy Bennehofen o wydajności 180 ton na godzinę. Jest to w chwili obecnej jedna z najlepiej skompletowanych linii do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych w Polsce. Posiada m.in. własną instalację do modyfikacji asfaltu oraz linię dozowania granulatu asfaltowego na zimno i na gorąco przez tak zwany czarny bęben. Zakup nowej maszyny został dofinansowany przez PARM. Na naszej nowej wytwórni, oprócz typowych mas asfaltowych, produkujemy także innowacyjną i ekologiczną mieszankę mineralno-asfaltową. Charakteryzuje się ona dużą, bo 40% ilością granulatu asfaltowego dozowanego na gorąco oraz zawartością asfaltu drogowego zmodyfikowanego gumą i SBS-em bezpośrednio u nas na wytwórni. Głównym atutem tej masy jest uzyskanie lepszych parametrów fizyko-mechanicznych charakteryzujących beton asfaltowy, czyli wyższą odporność na wodę i mróz oraz na odkształcenia trwałe, czyli kolinowanie. Potwierdzeniem tego są badania wykonywane u nas w laboratorium przy współudziale Politechniki Krakowskiej. Wytwórnia emulsji asfaltowych produkuje emulsję koloidalną we młynie Adomix A2, zlokalizowanej w Wąchocku. Moce produkcyjne wytwórni to od 10 do 15 ton. Potencjał magazynowy łącznie sięga 130 ton, co umożliwia produkcję i magazynowanie różnych rodzajów emulsji. Zapewniamy dostawy autocysternom o pojemności od 25 ton oraz możliwość postoju lub wydłużonego rozładunku na placu budowy. Nasza cysternia zapewnia możliwość wyładunku oraz współpracy z maszyną MCE. Posiadamy szeroką gamę skrapiarek o pojemności od 3 do 6 ton.